żeby pięknie się poruszać, ale też, żeby pachnieć, żeby czuć te zapachy wokół nas. A ten zapach, o którym Ela Jędrzejewska za chwilę powie, jest bardzo szczególny. Perfumy. Tęsknota za pięknem i luksusem. Romantyczne, tajemnicze, zmysłowe. Każde o niepowtarzalnym charakterze. Zapach mówi o kobiecej wrażliwości, temperamencie, guście. Do niedawna panowało przekonanie, że elegancka kobieta używa tylko jednego zapachu przez całe życie. Ale czy aby na pewno? Lubię zmieniać zapachy, ale tak naprawdę to jestem wierna jednemu. Zmieniam niestety i ja trochę tego żałuję, bo bardzo podziwiam kobiety, które mają swój jeden zapach i są mu wierne przez całe życie. Zwariowałam, było to wiele, wiele lat temu. Szukałam zapachu. To tak jak mniej więcej igły w stogu siarki. Ja zapachy dzielę na zapachy, które mi służą w ciągu dnia, które są skromniejsze, które są świeże, radosne, pełne energii oraz na zapachy właśnie Glamour. Ania, jaki jest zapach kobiety? Możesz go opisać? Tajemniczy, powinien być przede wszystkim, niejednoznaczny. Niedopowiedziane, a niewłodzicielskie, myślę jednak. Ja uwielbiam perfumy, natomiast myślę, że szalenie jest ważne to wyczucie, delikatność, jakby wszystkim umiar, rzadkość. Jaki jest najdroższy zapach świata? To jest właśnie ten, którego mamy dzisiaj ogromną przyjemność i honor witać tutaj razem z Państwem, z naszymi klientami, którego udało nam się sprowadzić do Warszawy z zamkniętego sejfu z Harrodsa. A co w nim jest takiego fascynującego, że tylu ludzi się fascynuje tym zapachem? Znakomity nos, czyli kompozytor zapachu i nieprawdopodobnie bogaty skład, czyli nutki. Te nutki zostały przez cudownego artystę skomponowane w sposób nieprawdopodobny. Jakie nuty tam znajdziemy w tym zapachu? Znajdziemy nuty, które kładają nam melodię luksusu. Chcę Państwu powiedzieć, że te perfumy są naprawdę bardzo specjalne, że ta buteleczka, którą Państwo przed chwilą widzieli, kosztuje bagatela. Pół litra perfum, 670 tysięcy złotych, ale to oznacza, że taki malutki flakonik, który na co dzień my kobiety używamy, to już tylko 67 tysięcy złotych. Może któraś z Pani namówi swojego partnera na to, żeby zafundował nam taki drobny upominek na wiosnę.